Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszych kolejnych zajęciach muzycznych. Zbliżają się wielkie nasze święta. Święto Pracy, Święto Flagi i Święto Konstytucji. Dzisiaj z okazji jednego z tych świąt zaśpiewamy Wam piosenkę. Piosenkę o zawodach. Mamy dla Was przygotowane dzisiaj też instrumenty, które można wykonać samodzielnie lub z pomocą rodzica w domu. Są to instrumenty, które nawiązują do tematu piosenki, czyli do pracy, dla ludzi pracy. Mamy tutaj pieniążki, śwince, skarbonce. Świnia jest wykonana z butelki. Można taką wykonać samodzielnie, ozdobić ją monetami. Mamy tutaj bilony, które będą służyły jako grzechotka. Mamy też piszczałki. Tutaj taką mam propozycję, można je wykonać z użytych flamastrów niepotrzebnych. Ze słomek będziemy dmuchać dzisiaj piszczałki. Ja mam dla potrzeb tutaj dzisiejszej piosenki wykonaną piszczałkę również z banknotów o różnych nominałach. To są banknoty służące do zabawy, wydrukowane w domu. Oczywiście można z oryginalnych również, jak ktoś chce, ale te banknoty są owinięte wokół słomek i również służą jako piszczałka. Dlaczego od piszczałki zaczniemy? Dlatego, żeby zaśpiewać dzisiejszą piosenkę, musimy zrobić kilka ćwiczeń oddechowych, bo piosenka jest bardzo długa, ma aż 7 zwrotek. Proponuję, abyście spróbowali zrobić sobie taką piszczałkę i wspólnie później razem z nami dmuchali mocno z całej siły właśnie w te rurki tutaj, które są na górze i wtedy ćwiczymy sobie oddech, a jednocześnie robimy bardzo fajny efekt. Teraz jest ten moment właśnie, żeby sobie poćwiczyć oddech. Nabieramy powietrza i dmuchamy. Tutaj mam jeszcze inne. Bardzo fajnie to brzmi. Można się świetnie z dziećmi pobawić. Ale piszczałka nam już teraz nie będzie potrzebna. Zaczynamy naszą piosenkę. Jeszcze jedna rzecz. Najważniejsza. W trakcie trwania tej piosenki będą pojawiały się na dole ekranu symbole różnych zawodów. Symbole mówika. Mamy do Was taką prośbę. Każdą zwrotkę śpiewamy 2 razy i za drugim razem prosimy, wskazujcie na monitorze symbol zawodu, o którym w danym momencie śpiewamy. Zapraszamy. W świecie są zawody, które zna każdy z nas. Potrzebne, byśmy mogli żyć bez nie spędzać czas. Jest lekarz, który leczy, i piekarz, który piecze, sprzedawca, sprzedaje upieczony chleb. Jest lekarz, który leczy, i piekarz, który piecze, sprzedawca, sprzedaje upieczony chleb. Na świecie są zawody, na każdy z nas potrzebne, byśmy mogli żyć bezpiecznie, spędzać czas. Jest żołnierz, który nas broni, ochroniarz, który nas chroni, policjant, on o nasze bezpieczeństwo dba. Jest żołnierz, który nas broni, ochroniarz, który nas chroni, policjant, kluczy, pielęgniarka, ona chorymi opiekuje się. Nauczyciel, który uczy, ślusarz, od zamków i kluczy.
pomoże. Pielęgniarka, ona chorymi opiekuje się. Na świecie są zawody, które zna każdy z nas. Potrzebne, byśmy mogli żyć, bezpiecznie spędzać czas. Jest strażak, ogrodnik, on hostuje kwiaty zawsze dba. Strażak gaszący pożar, rolnik buszujący w zbożach. Ogrodnik, on hostuje kwiaty zawsze dba. Na świecie są zawody, które zna każdy z nas. Potrzebne, byśmy mogli żyć, bezpiecznie spędzać czas. Gotuje, ratownik, który ratuje, listonosz, on doręczeniem listów zajmuje się. Jest kucharz, który gotuje, ratownik, który ratuje, listonosz, on doręczeniem listów zajmuje się. Na świecie są zawody, które zna każdy z nas. Potrzebne, byśmy mogli żyć, bezpiecznie spędzać czas. Jest kominiarz, czyszczący kominy, aktor, robiący miny, muzyk, on na instrumentach różne gra. Kominiarz, czyszczący kominy, aktor, robiący miny, muzyk, on na instrumentach różne gra. Zawody, które zna każdy z nas. Potrzebne, byśmy mogli żyć, bezpiecznie spędzać czas. I choć wszystkich tu nie wymienię, to do was mam jedno życzenie. Z okazji święta pracy podziękujmy im. I choć wszystkich tu nie wymienię, to do was mam jedno życzenie. Dziękujemy.